Witajcie, z tej strony Krzysztof w kolejnym odcinku Western Surreal. W dzisiejszym odcinku zakręcimy sobie kolor fortuny. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, zostaw suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. A także jeżeli nie pobrałeś jeszcze tej gry, link znajdziesz w opisie pod filmem. I zaczynamy. Dobra. Łyski to ja mam od groma. Znowu łyski. Gdzieżby? Jest, w końcu jest. Coś innego. Bo łyski to już mam. Ho, ho, ho. I jeszcze trochę. Dobrze jest. Ciekawe, czy mi się uda trafić plecak, ale przy moim szczęściu to ja wątpię. Aczkolwiek no. O, jest rybek, jakbym nałapał, też by było spoko. No. Owsa nigdy dość. Za jajka, które uzbierałem w tym evencie, prawdopodobnie kupię sobie maszynkę. Aczkolwiek jak zwykle będzie mały dylemat przy wyborze, ale pierścienie już wszystkie mam eventowe, które można zdobyć. Ozdób w sumie też trochę już mam. Zobaczymy. Chociaż może i buty, ale bardziej przydatna będzie maszynka. Ale dobra, zobaczymy, co mi jeszcze tutaj wpadnie. Żeton jest dobrze. O, jajka. I kolejne sztuki owca. To mi się podoba. Mimo że no event jest. W sumie to był jaki był. No ale. Zdobywanie owca. Cieszy trochę. No, 20 monet. Znowu jajka. Jaj, myślałem, że będzie plecak. Tuba. I znowu owias. Pięknie, pięknie, oby tak dalej. Mogę tak cały czas. Aby się nie obraził. No, 5 jaj. Za resztę jaj może. Prawie. Za resztę jaj może wezmę. Ja kupię sobie cukierką i karnecik walne. Chociaż no, tych eventowych cukierków dodających energię to już z eventów trochę mam. Ale tego to nigdy dość. Dobrze, kolejny owiec. No, myślę, że jeszcze raz będzie, ale dobra. Łyski, łyski. Pięć jaj znowu. I znowu. Owiec, to mi się podoba. Łyski, łyski. Także to chyba mam całe dwie skrzynie, jak nie lepiej. Wracając do maszynek,
także do innych rzeczy. Także spodziewajcie się w niedługim czasie odcinków na moim kanale bardziej typu poradnikowych. Także no, mając teraz partnerstwo z deweloperami, to i trzeba się wykazać, no i w sumie to poradniki to już trochę czasu temu już miały być, ale no właśnie brakowało mi czasu i czasu, wiadomo, no gra grom, ale nagrywanie też, no życie codzienne czasami utrudni zamierzone cele, jak chciało się zrobić, ale teraz to trochę czasu mam, to porobię tych poradników. Także tak powiem wam, że myślałem, żeby tak ogólnie od samego początku zrobić jakiś fajny poradnik, jak zacząć, pierwsze kroki i tym podobne. Oczywiście Canyon Club, no i chcę trochę odświeżyć też w najbliższych odcinkach filmiki z Jaskini Duchów, no, Fact Factem na moim kanale już są z Jaskini Duchów, ale no to jakoś chyba pierwsze filmiki, jakie nagrywałem, to było 2018 czy 2019. Trochę już czasu minęło, trochę się zmieniło, a tak często i wy mnie się pytacie, także to i zrobię jakiś mały poradnik, jeżeli chodzi o Jaskinię Duchów, także o zimowej strefie, o lokalizacjach za mostem, także trochę tego będzie, trochę mnie będzie zajmować czasu, żeby dopiąć wszystko, ale postaram się do końca miesiąca chociaż z 5 poradników zrobić. Zobaczymy, jak to będzie w dalszych miesiącach, także będzie tych poradników sporo, tyle mogę wam powiedzieć. Dobra, i tutaj karnecik, co tu mamy, w sumie zobaczymy. Do którego poziomu? Do 10. No, trochę brakuje, ale dobra. Drzewko w sumie to mam już. To tam żadna strata, ale dywanik jest kolejny do ozdobienia mojej bazy, także fajnie. No i w samym kole fortuny 110 owca mi się nazbierało, także jest fajnie. Kwestii nowych smakołków też już trochę mam, także o energię to nie będzie się co martwić na jakiś czas. Dobra, tutaj mamy jeszcze to, co nam się trafi. Jajka i znowu jajka. Dobra. I lecimy dalej. Dobra. Fryt. Dobra. Wszystkie nowe smakołyki. Maszynka jest. Dobra, jeszcze skoczymy do bazy. Wstawić maszynkę i ustawić sobie dywanik. Po zakończonym evencie Fred jeszcze będzie u nas na bazie. Dobra, i mamy plus jedną sztukę do plus jeden przedmiot
dodatkowy do odtwarzania, czyli jednocześnie dzięki maszynce będę mógł tworzyć dwa przedmioty w warsztacie płatarskim, tak jak tu widzicie. Dobra, wracając do Freda, po zakończonym evencie, gdy nam Festyn znikł, będziemy mogli wymienić jajka, które nam zostały u niego. Będzie u nas na jakiś czas. Także też pamiętajcie, że nawet jak coś wam tam zostało z eventów, to warto sobie trzymać na przyszły rok. Dzięki temu zawsze przy starcie nowego eventu w przyszłym roku będziecie mieli jakiś malutki zapas z pakwakiem. No, gra się zmienia, czasy się zmieniają, no ale wiadomo, może się uda i będziecie mieli na start nowego eventu już coś nazbierane. Także jeżeli wam się odcinek podobał, łapeczka w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.